Dzień dobry, poznajesz te grudki twarde jak skała? To jest glina. I dzisiaj Ci opowiem, w jaki sposób sobie poradzić z taką glebą i do czego możemy ją wykorzystać oraz jak ją ulepszyć, tak żeby nasze rośliny były szczęśliwe. Spójrzcie, to jest ziemia gliniasta. Gdy ona przeschnie, tworzą nam się takie twarde, zbite agregaty, twarde niemalże jak kamień. Może się wydawać, że ziemia gliniasta jest zmorą ogrodnika, ale Wy się cieszcie, jeżeli macie taką ziemię, bo my jej nienawidzimy, a rośliny ją kochają. Ważną i podstawową właściwością taką pozytywną gliny jest to, że absorbuje bardzo dużo wilgoci. Jeżeli mamy okresy suszy pomiędzy opadami czy podlewaniem, ta ziemia nam działa jak taka gąbka, która oddaje powoli wilgoć dla roślin. Rośliny lepiej rosną i to jest fakt, bo w niejednym ogrodzie, gdzie była ziemia gliniasta, widzę, jak tu rośliny rosną jak szalone. Ale zanim posadzimy rośliny, musimy poprawić strukturę takiej ziemi, no co z tego, że my ją rozbijemy kilofem, tak, jak ziemia gliniasta wyschnie, to trzeba ją rozdrobnić kilofem, bo szpadla nie da rady wbić. Więc pierwsze co, to żeby jej poprawić strukturę, nie wolno dodawać piachu. Żeby poprawić strukturę, dodajemy trochę wody, zwilżamy taką glebę i wtedy jest nam ją łatwiej przerobić. Zobaczcie, że ona się robi taka bardziej plastyczna, jest łatwiej wydobyć większe kawałki. No też nie lejcie za dużo, żeby nam się nie zrobiło takie błoto właśnie jak tutaj. Chyba, że chcecie się pobawić w plastelinę z gliny. Sadząc roślinę na ziemi gliniastej, musimy poprawić jej strukturę i właściwości. Ważną właściwością gliny jest to, że ona sama w sobie posiada bardzo dużo składników mineralnych, ważnych dla rozwoju roślin. Ale gdy przeschnie, jeżeli dopuścimy do tego, że ziemia gliniasta przeschnie, no to ona uszkadza roślinę, jest taką twardą skorupą, w której nic nie chce rosnąć, tylko na wierzchu coś tam, jakiś chwast się pojawi. Mokra ziemia gliniasta łatwo wałkuje się w dłoniach i tworzy się z niej taka plastelina, ciastolina. Wtedy macie pewność, że to jest właśnie glina. Żeby poprawić strukturę takiej ziemi, musimy dodać kilka ważnych i podstawowych składników i elementów. Pierwsze co, to jest torf, taki nie do końca przetrawiony, w którym znajdują się jeszcze kawałki drewna. I też nie za dużo takiego torfu, ponieważ on dodatkowo chłonie wilgoć. Ziemia gliniasta ma w sobie dużo wilgoci i jeszcze jak dorzucimy do tego dużo torfu, to nam się zrobi bagno. Do tego jeszcze musimy dodać do całej naszej mikstury kompost, taki jeszcze nie do końca przetrawiony, nie do końca rozłożony, w którym znajdują się drobne kawałeczki gałązek, liści, korzeni i co tam jeszcze kompostowaliście. Mogą być gałązki jeszcze nie rozdrobnione, jakieś zrębki drewniane, drobno rozmielona kora będzie również odpowiednia, wręcz jakby najważniejsza do poprawy naszej struktury, do poprawy naszej ziemi. Jeżeli macie jakieś tam większe kawałki gałązek, to możecie je spokojnie wrzucić do mikstury. Można dorzucić również nie do końca rozłożone liście i korzenie roślin. To się z czasem rozłoży, ale to poprawi strukturę tej gliny, ona ją rozluźni. Będzie więcej przestrzeni dla roślin, które posadzicie w takiej glebie, żeby one mogły puszczać zdrowe, gęste korzenie. Taką miksturę, miks, już ulepszoną glinę, możemy również wykorzystać w uprawie roślin domowych, na przykład dla roślin, które potrzebują trochę więcej wilgoci, na przykład anturium. Taki przykład. A jest wiele różnych roślin, które wymagają wilgoci, a niektórzy potrafią mieć jakieś grzeszki na sumieniu i na przykład zapomnieć podlać swoje rośliny, a później się dziwią, że coś jest nie halo. Więc mam nadzieję, że Wam pomogę trochę tym filmem, żebyście wiedzieli, co zrobić z tym fantem i jak wykorzystać właściwości tego, co macie w ogrodzie. Bo powiem Wam szczerze, że lepiej mieć ziemię gliniastą niż piaszczystą. To jest tak naprawdę skarb. Wystarczy trochę pracy, trochę wkładu sił własnych rąk i będziecie naprawdę zadowoleni. Przede wszystkim będą zadowolone Wasze rośliny. I mam nadzieję, że Wasze rośliny będą rosły pięknie, jeżeli odpowiednio przygotujecie takie podłoże.
Dziękuję Ci za uwagę, za to, że obejrzałeś film do końca. Zachęcam Cię do subskrypcji, tak żebyś był na bieżąco z tym, co nagrywam i co pokazuję. W następnych filmach pokażę Ci na przykładzie mojego ogrodu, jak sadzić rośliny w ziemi gliniastej. Następnie omówię inne rodzaje gleby i jak sobie z nimi poradzić. Więc bądź na bieżąco, kliknij subskrybuj, a jak masz pytanie, to czekam na komentarz. Pozdrawiam!